Hej, siemanko, witajcie w C5, Mongolia, Bóstwo, Igrzyska Śmierci i 220 tura. Tura, w której gadżet Mada wszedł we współczesność, także kompy już są mniej więcej tutaj. Zresztą Koreę widać, że ona ma tę piechotę z czasów Wielkiej Wojny, także Korea jest na pewno tutaj. No niedługo będą już tutaj. To oczywiście bardzo źle mi wróży, bo no z bombowcami to ja będę miał ogromny problem. Nie ma jak się przed nimi bronić, jeśli nie ma się lotu, jeśli nie ma się tej balistyki, także to będzie chwila prawdy. Liczę, że w tej chwili prawdy nie będę w stanie wojny z żadną cywką, która po prostu będzie miała ten lot. W każdym razie zmierzam też do tego, że udostępnię save'a pod tym, pod tym odcinkiem. Save będzie mniej więcej z tury, w której ja postanowiłem właśnie prowadzić tę grę w sposób pokojowy, rozwojowy, gdy postawiłem właśnie na ten wariat gospodarczy. Bo można było oczywiście zagrać militarnie, zagrać agresywnie i próbować iść za ciosem po zdobyciu tutaj Berlina i Monachium i próbować walczyć czy to z Inkiem, czy to z Turkiem. Także był taki wariant, ja wybrałem inny, ale być może ja sobie też rozegram tę grę trochę inaczej, ale zmierzam do tego, że wy już macie taką możliwość teraz, bo po prostu udostępnię save. Nie wiem, która to tura będzie, ale właśnie jakaś taka, w której mniej więcej właśnie skończyła się ta wojna z Bismarckiem i można było grać dalej agresywnie albo grać pokojowo, czyli tak jak ja zagrałem. Następna tura to będzie tura, w której będę miał, mam nadzieję, do wyboru skradzioną technologię. Ten tutaj fregaty robi, a ten tutaj taki kozaczek, cwaniaczek na spokojnie sobie Louvre buduje. Ale widać, że zaczyna go atakować Duńczyk, także mnie to cieszy, bo oczywiście udało mi się niedawno znowu nasłać tutaj Haralda na Sedzonga, także oni się znowu biją. Każdy się bije na świecie z wyjątkiem mnie i oby tak jak najdłużej zostało. Harald z Koreą. Paczakutek też z Koreą. Gadżet Mada z Koreą. No wszyscy z Koreą się biją, ale między sobą się nie biją. To jest troszeczkę smutne, aczkolwiek uno momento. No tak, czyli tutaj Koreańczyk musi oblegać to miasto Mahu. No tak, bo tutaj blokuje mu fregaty, pewnie flota blokuje. Ciekawe, jakby tu Korea zdobyła to miasto, to bym był niepocieszony. Ja bym wolał, żeby ta flota tutaj poległa. Zobaczymy. 64, kurde, potężne miasto. Dobra, lecimy. Nie atakujcie. W każdej turze oczywiście będę jak na szpilkach siedział i modlił się o to, żeby nikt mnie nie atakował. Złoto mam na minusie, oczywiście ja wiem, ale czekam na tą złotą erę, chociaż 8 na turę zdobywać to nie jest wcale tak dużo. I kurde, przyjmują tę ideologię, jaką? Autokracja, to dobrze, bo ja też w autokrację chciałbym iść. Bijcie się, chłopaki, bijcie się, traćcie jednostki, dobrze. No i potem ty mu zabij tę jednostkę, niech tak się wykrwawiają. Plądruj mu te pola, żeby się nie rozwijał. Ja tu jest technologia, okidoki. Mnie jest potrzebne gwintowanie, aczkolwiek elektryczność jest droższa. Tutaj pokażemy to tak, jak zawsze pokazuję. Elektryczność 20 tur, gwintowanie 12, ale jak mówiłem, ja potrzebuję iść tutaj. Najpierw potrzebuję iść po dynamit, a potem szybko po lot. Cholera. Ale żeby oczywiście robić samolot, to trzeba też tę ropę, cholera jasna. Nie będzie takie hop-siup. Ropa też daleko, bo z dynamitem ja będę mógł próbować atakować Inka oczywiście. Z3, Z4 bym chciał mieć. Jakby ta ropa była w innym miejscu, tak ją dali, cholera jasna, bo ja bym już chętnie poszedł po lot, ale potrzebuję ropy, ja ją muszę też mieć, kurde, także daleko, kurde, tutaj ropa. Ja jeszcze nie odkryłem tej optyki, dlatego tam pływać nie mogę tym kupcem wielkim, też to trzeba zrobić, ale mam już szkoły, za chwilę też
Za chwilę też tutaj idziemy oczywiście. Za chwilę też oczywiście... dobra, to tak jak mówię, bierzemy to gwintowanie. To się też przyda po to, żeby właśnie ulepszyć te jednostki 105 i żeby lepiej tutaj w demografii się prezentować, tak żeby o to straszać. 87 może będzie powyżej 100, chociaż wątpię. Chociaż wątpię, tylko dwoma strzelcami to tylu nie zrobię. Ale okej. I tego też mogę ulepszyć, ale nie chcę na razie tego, bo już Lancier nie ma premii do obrony. Ten może zginąć, to jest takie mięso armatnie. To jest takie mięso armatnie. Ja sobie tutaj ruszyłem w przerwie tą tiremkę, zapomniałem o tym, żeby podejrzeć, co się tutaj dzieje. I na razie ją tu zostawię, żeby tak podglądać właśnie. Tak jak było pewnie, do Karakorum, żeby tam jak najszybciej różne rzeczy robić. O, zameczek, bardzo ładnie. Ten zameczek tutaj będzie ok. O, wreszcie! Tylko, że ja teraz punktów ruchu nie mam, ale ja za chwilę tą optykę tak czy siak zrobię. Awansował świetnie. O! Podziel się spiskiem. Dzięki tobie, no. Atakuj Harald, kurde, i Inka. Inka, także dobra, spokojnie sobie tutaj gramy, spokojnie obserwujemy, co się tutaj dzieje. Czują się niepewnie. Aha. Nie. No gdzie, jejku, jak on mnie zaatakuje? Ja się nie wybronię. Ja bym tutaj tym chętnie też przepłynął. Ziomek, czy ty mi możesz... No tak, bo ja tutaj... Czy ty mi możesz otworzyć handelek. 41 naturę, 188. No pewnie kupił sobie różne fajne rzeczy i kurde cwaniaczy węgiel. Widać, że nie ma jeszcze ropy. Czy ja bym widział ropę? Widziałbym. Czyli dobrze, nie ma lotu jeszcze. Znaczy lot może mieć, ale nie ma samolotu w takim układzie. Chyba, że już porobił. Wątpię. Weźmy ten sojusz. Weź mi otwórz. Zaproponuj. Nie. Nie dasz w ogóle? Nawet za koniki? No weź, dam ci nawet. Nie no, taki układ to mi się nie podoba, ale po trzy może. Nie, to zginie mi ta Tirema pewnie, jak niektóry się zaatakuje, bo to zresztą starożytna jednostka, ja ją trzymam jak w CIF 6 normalnie. Jak w CIF 6, dobra, tutaj stój, czuwaj, pilnuj. Mamy takich dwóch strzelców, to mnie cieszy oczywiście, aczkolwiek daleka droga jeszcze do tego, żeby czuć się bezpiecznie. No, trzeba mieć samoloty, najlepiej nowoczesne. O, uprzedził paczakutek Inka. To złoto tylko zarobił. No to nawet dobrze. Tym bardziej, że w Cusco to zbudował, a ja tam do Cusco będę się wybierał na narciarze. Dobra jednostka. No walczcie. Walczcie jak najdłużej. 85. No jeszcze... O kurde, przestaje cukier. Właśnie, tego się obawiałem. Ja tam oczywiście patrzyłem. No już nie oblegają. No jesteśmy... Arkebuzer, kurde, tego Inka to ja bym chciał dogonić, przegonić. Za trzy tury, świetnie. Koście słoniowa, kakao, kamienie. Dobra, trzeba z nim się znowu dogadać oczywiście. Tutaj zobaczmy, 562, no na punkty to jest fatalnie. Już tych najsłabszych ubiliśmy. Już nie ma ich, przyjaźnie. To z tą wojną wtedy... Ale o, handlujemy. Ty masz fajnych rzeczy, przyjacielu. Daj to i daj to, a ja ci dam to i to. Nie? A z sojuszem może? Nie? No to ci zabierzemy. Albo nie tak, bo kamienie to są pod Cusco. No to załóżmy, że tam Cusco zdobędę, wiecie. Ale no takie to się chyba zgodzisz. No, tak jak było. Dobra, może być. Znowu 8 mamy. Widać, że... Już prawie jestem samodzielny, no bo zapewniam sobie te 8, które jest na plusie, także od biedy ujdzie. Może być lepiej i będę do tego zmierzał, ale prawie jestem samodzielny. Prawie. No prawie robi różnicę oczywiście. Zoo. Warsztat. Mam nadzieję, że potem będzie robił mury, kurde.
że po tym będzie. Ja mógłbym zadowolenie sobie zwiększyć, przestawiając tutaj jednostki, żeby był garnizon, bo za każdy garnizon w mieście mam jedną buźkę, ale ja się boję tego robić, bo ja w każdym odcinku, jaki nagrywam od tych, nie wiem, odcinków 10, no spodziewam się ataku, no. Co ja tutaj dużo będę mówił. On się jeszcze nie wydarzył, ale kiedyś się bankowo wydarzy. Mam nadzieję, że nie szybko. No i najlepiej, że w ogóle się nie wydarzy. No dobra, nie ruszył się tutaj nikt. Przeprowadźmy. 700 złota. Może być. Nie będę narzekał. O, jestem przyjacielem. Kurde, ja to bym się z nimi chętnie przyjaźnił tak lepiej. Nikt sojusznikiem jeszcze nie jest. By mi wysyłali żarełko, bo to nadmorskie miasto. 2 punkty żywności mam w tym momencie, ale tylko w Karakorum. A chciałbym w każdym mieście mieć. Ale mnie nie stać, żeby dawać im w łapę. No to są duże koszta. No niestety, komputer może kupować się sobie hurtowo, bo ma złota hurtowo. Pozwala jednostkom. Mógłbym to odkryć. Ale to będą budować latarnie tutaj, te głupie marionetki. Ja Hamburg to będę chciał przejąć w czasie trwania Złotej Ery, także jeszcze muszę poczekać z tym Hamburgiem. Idziemy tutaj w tym momencie, a potem szybko tędy. Potem raczej po ropę, bo i te fregatki mi się mogą przydać. Ach, kurde tam, to drzewko jest tak ułożone, że jak ma się problemy z nauką, to ma się problemy ze wszystkim, także z militariami. Niby patrzcie, na górze tak się mówi, że góra to jest taka gospodarcza i morska, a dół jest taki militarny, ale na pewnym etapie gry bez góry nie ma też dołu, no bo ja tutaj mogę mieć sobie te latadła, te czołgi, ale ja potrzebuję ropy, żeby je robić, czyli potrzebuję też góry. No i nie ma tak hop-siup. Nie ma tak hop-siup. Minus 6. No mam z czego. Dobra. Lecimy dalej. Nie atakujcie, nie atakujcie. Bijcie się, bijcie się. Paczakutek i sezong. Jakby mnie tak ten paczakutek zaatakował, to chyba bym przeżył. Aczkolwiek jakby tak łaskawie poczekał jeszcze. Aż artylerię zrobię, to byłoby lepiej. I traci te jednostki, zabija Duńczyk błyskotki. Ile on ma złota? No bez jaj. Ja na drugim. Patrzcie, wydali złoto, bo mieli miliardy. No tysiące mieli. Ja oczywiście tak trochę celowo mówię miliardy. O, plus 7, bo się układy skończyły, to tam okej. Okay. Zakończył się... Złoto, okej. Okay. Żelazo, konie. I... Aha, to za to te granice było. No to okej. Okay. Będziemy jeszcze... Aha, bo skończyła się ta wojna. Czyli oni teraz bić się nie będą. Więc on pewnie przyjdzie do mnie. Znając życie. No kurde, mam nadzieję, że pozabijałeś mu trochę tych jednostek. Chociaż nie wygląda. Nie wygląda. No tu szkoła za 1, 140, tu za 7. No, powinno być okej w miarę, dawać mi tą złotą erę. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. 4 tury. No dobra, lecimy. 225. Kolejny układ się też chyba niedługo skończy, bo tam sobie też oczywiście w przerwie patrzyłem, jak to tam wygląda. Także złoto już na plusie, niewiele, tylko jeden, ale jest. O, Indonezja potępia Danię. No mnie to oczywiście takie układy pasują i pasuje mi, że tutaj giną jednostki. Tak ma być. Plądruj tutaj więcej, chłopie. Coś tam zrobił. Coś się złego. Bank? Gdzie bank? Kto robi, głupia? A, dobrze, Berlin, to przepraszam. To ja sam wybrałem. To okej, to okej. Myślałem, że marionetka któraś. Indonezja potępia publicznie. No to mi oczywiście pasuje, odpowiada. Idźcie bij z Koreańczykiem tymi fregatami, a nie tutaj pływasz, tu ma nie jeden. O cholera. Kurde. Ciekawe rzeczy. No jakby tak trochę tutaj...
zdobył, ten by odbił, no to to by mi pasowało. 18, widzicie? A był, miał ponad 20, ale wojna, głód, choroby. Już spadło. O, miał na pewno ponad 20, prawda? No kurde, podoba mi się to, co oni tutaj wyprawiają. Żołnierze, 211, no okej, okay, miał ponad 300, znaczy prawie 300 miał, 96, no prawie 100 mam. No, zaczyna to wyglądać, ale jeszcze potrzebuje trochę spokoju. Jeszcze trochę spokoju. 10 tur, tutaj będą w ogóle takie fajne bonusy, to mi da niezłego kopa. No i ten marmur, jakby się udało zgarnąć, to by było świetne. No, ten tutaj idzie, zagląda. Czyżby? Jakoś tak długo gra myśli, ale nie, bez wojny żadnej. O, jest wreszcie, 146 naturę mamy nauki, przyjmujemy ustrój, bierzemy to. Uniwerki będą trochę sprawniejsze. 162, no jeszcze nie tak jakbym chciał, przegląd gospodarczy, nie podoba mi się. 64, 19, Beszwalik to jest mizerne, Berlin, no Hamburgiem trzeba się zająć. Czyli złota era za dwie tury. Za dwie tury złota era przejmę wtedy. Przejmę wtedy ten Hamburg i ja tutaj zacznę robić ciekawe rzeczy. Zobacz miasto. Nie potrzebuję tych wielkich kupców, także to się przestawi, ogarnie lepiej. O kurde, tu uniwerku nie ma. A nie, jest, przepraszam. Fabryki tutaj nie zrobię. Może bym w Beszwalik fabryki nie robił, a zrobił tutaj? Bo Beszwalik to ja mogę stracić. Fabryka 19. Te, to miasto to jest miasto frontowe, ono się nie będzie rozwijało. Hamburg się może rozwinąć, ma perspektywy lepsze. Tym bardziej, że ta Beszwalik ma 6, ten ma 8 ludków. Także tak, jego będziemy dopalać, tutaj się fabrykę zrobi. Czyli za dwie tury będziemy kombinować. Nie atakujcie, nie atakujcie, nie atakujcie. Jak zrobię te fabryki zresztą, to będę miał ideologię. 3 potrzebuję, także tutaj będzie po tym banku fabryka. Tu i w autokrację pójdę, a tam są całkiem niezłe możliwości, jeśli chodzi o armię, także... Także powinno być fajnie, powinno być fajnie. O, na pewno nie. Na pewno nie. Chociaż punkty handlowe w tym momencie dają też naukę. No zobaczmy, czy to tutaj, zobacz miasto, no ja tylko jeden na takim tym. Nie, wolę, żeby mi się rozwijały te miasta, bo z każdego ludzika też jest nauka. A, czy on tutaj do mnie się wybiera? Ja bym tu drogę też chciał mieć, ale to trzeba za nią płacić, jak już mówiłem. A to nie jest takie hopsiu. Tu nie mam co tym robić. To bym zgarnął. Niedługo będą też tory, kurde, to ja będę musiał tych robotników robić, nie będę go kasował. No dobra, może nie tak niedługo. Tory też są fajne oczywiście. Może nie tak niedługo. To się nie chce zgarnąć, to się nie chce zgarnąć. No to pole, raz, dwa, trzy, to bierz tu manie jednym, jak zwykle ich przezywam. Dobra, ja sobie zrobię potem tego robotnika, bo oni są niedrodzy już w tej produkcji. Dobra, lecim, lecim. Będzie fabryczka moja pierwsza. Nie atakujcie. O, 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 dwa nawet. O kurde. Dobrze, ale tutaj zabijają się, gwałcą. To mnie oczywiście cieszy. Zaraz podejrzymy. Działami wali, artylerii jeszcze nie ma. Nawet tutaj pod moimi włościami się biją. Też dobrze. Mnie to takie wszystko cieszy. Jak się biją, to mnie cieszy, obym ja się nie bił. W tym momencie Paczakutek się z nikim nie bije, to jest troszeczkę smutne. O, ciupinkę o, jest wreszcie ta złota era. Dobra, 16 na turę zarabiam, 10 turek, wszystko lepiej się rozwija. No tak, skończymy tego tutaj strzelca, żeby mieć ponad 100 armii. No ta. I tak jak mówiłem, możemy przyłączyć w tym momencie to miasto. Szybko zrobić sąd.
6. O. Przestawić to tak. Tu wziąć ręczną kontrolę. Za 4 tury będzie kolejny obywatel. To. A, ja tutaj potrzebuję. Tu. Nie. Kurde, to ja tego robotnika o turę. Jak ja jestem tu. Ja pierniczę. I robotnika teraz będę robił. Ja potrzebuję tej kopalni tutaj. O Boże. Ale mnie teraz szlak trafił bez kito. Tu robotnik aż 4. No tutaj będzie jedną turę. Normalnie nie wierzę. Nie wierzę. Zapomniałem totalnie o tym. To ja poczekam. Jak tutaj przyjdę tym robotnikiem, to wtedy. No dobra, tak masz pracować. Tak masz pracować. Kolejka będzie za 6, a potem damy... No najpierw fabrykę, żeby... A potem szkołę. O tak. Tak, żeby ideologię zgarnąć. W takiej kolejności. Tak, dobra. Może być, może być. I tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Narzicho.